Intel Extreme Masters, ja jestem Michał Bogacz, ze mną Skubers, faworyt turnieju, który ostatnio naprawdę bardzo dużo trenował, chociaż i tak nie musi, prawda, ponieważ jest po prostu najlepszy. Jak to jest być legendą StarCrafta 2, moje pytanie? Wiesz co, no, zwycięzcą się rodzi, tyle ci powiem. Legendą może jeszcze nie jestem, bo od czegoś trzeba zacząć, no ale sądzę, że Intel Extreme Masters i 100 tysięcy więcej w banku to dobry początek. Dobra, no ja pierwsze pytanie takie, które ja bym zadał, jeśli chodzi o twój trening, to znaczy ja wiem, że ty nie trenujesz, ale podobno trenowałeś innych zawodników. Słyszałem, że Innovation troszeczkę podpatruje od ciebie strategię. Wiesz co, tak, napisał do mnie na tym liquidzie, bo nie wiedział jak inaczej się skontaktować, poprosił o naukę, bo wiesz, no trochę mu cienko poszło w pierwszej rundzie w Korei. Potrenowaliśmy trochę, no zbliża się powoli do mojego poziomu, ale wiesz, no finał WCS Korea będzie raczej na bank. No, raczej na bank? Tak. No, jakbyś ocenił jego mechanikę, bo tam słyszałem, że wypominałeś mu pewne braki właśnie. Wiesz co, no mechaniką jest dobrze, w porównaniu na przykład no, do innych jest nawet bardzo dobrze. No ale nadal Innovation jest problem tym, że on ma APM na poziomie 220, nie? No a musi mieć przynajmniej 260, jak jego kolega z teamu MMA, nie? A, no rozumiem. Albo 300, tak jak ja najlepiej. No 300 rozumiem, kiedy się rozgrzewasz, tak? A tak, nie kiedy tak, walki. Tak. Jaki tutaj będziesz prezentował styl? No bo tak naprawdę główne pytanie, które dużo ludzi chce zadać, to czy pozwolisz komukolwiek urwać swoją mapę, żeby nie było, wiesz, że do ciebie nie wiesz co, nie jak no, pozwolić urwać mapę, to dopiero w finale do głównego turnieju, nie? No żeby osoba, która zostanie drugie miejsce i nie dostanie nic, nie była też, wiesz, strasznie załamana, że było do zera, nie? No, rozumiem. No, ale tak to open bracket sądzę, że na luzie, znaczy będę grał szybkie gry, no bo wiesz, no, rozumiem, że czekają się fani, no, nie? Tak. Słyszałem też, że bierzesz jakby tak po open brakecie udział w turnieju Hearthstone'a, tak rekreacyjnie, rozumiem? Ale wiesz co, czasami, ale to wiesz, jak grać w karty, to grać w pokera. A, większa kasa. No, tak. Jak najbardziej. Pierwszy mecz z Jay Dongiem. No, co dla niego przygotowałeś, wiesz co, bo ja słyszałem, że naprawdę spotkaliście się na laderze. Tego nie mogę ujawnić, ale mam coś przygotowanego i wiesz, no... Dam mu lekcję. Przygotowałem, żeby mu dać lekcję. Nie będę z nim grał standardowo, no bo to ma pełno na raderze, tak więc dostanie super lekcję od Polaka w katowickim spotku. Powinien być zadowolony. Rozumiem. Jakieś ostatnie słowa dla wielkich fanów z rzeszy swoich fanboyów, których masz? No słuchajcie, no kibicujcie mi. Mam nadzieję, że moi przeciwnicy dadzą sobie radę chociaż w jakimkolwiek stopniu. No i nie będzie to kompletna sromotna ich porażka, nie? Super, dziękuję ci bardzo. Dzięki za... Mówiłbym powodzenia, no ale to już nie jest pewne. Nie trzeba. Dzięki bardzo.